27 marca wspominamy świętego Ernesta, opata i męczennika. Ernest pochodził ze szlacheckiej rodziny von Steusling. Od roku 1141 był opatem w klasztorze w Zwiefelten w Niemczech. W 6 lat później złożył urząd, aby wziąć udział w wyprawie krzyżowej. Uczestniczył w niej u boku biskupa Ottona z Freising. Turcy zmusili oddział do ucieczki. Ernest zaś zginął pod Doryleą we Frygii w 1147 roku podczas bitwy z wojskami ottomańskimi. Według innej wersji głosił Ewangelię Persom i Arabom. Pasjo, ułożona pod koniec XII stulecia, opowiadała, że w okrutny sposób zamęczono go w samej Mekce w 1147 roku. Wcześniej czczono go w Zwiefelten, gdzie obchodzono jego wspomnienie. Jego kult nigdy nie został oficjalnie zaaprobowany. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Ernesta, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.